Wyszczepialność na grypę nadal jest nie tylko niesatysfakcjonująca, ale nadal jest w Polsce słaba. Jeżeli szczepi się niecałe 4% społeczeństwa, jest to bardzo mało i zbyt mało, żeby przeciąć drogę rozprzestrzeniania się wirusa wśród ludności. Żeby to przerwać, to powinno być zaszczepione kilkadziesiąt procent populacji. W dzisiejszej dobie, kiedy wiele środowisk, zakładów pracy oraz lokalnych administracji samorządowych funduje szczepionki swoim bądź pracownikom, bądź obywatelom, niekorzystanie z tego jest oczywiście błędem. Nie ma lepszej znanej metody zapobiegania chorobie zakaźnej niż szczepionka, jeżeli taka szczepionka oczywiście jest możliwa. Można się już szczepić, choć jest początek września, to jest to jak najbardziej dobry czas do zaszczepienia się przeciw grypie i szczepionki są już od końca sierpnia dostępne we wszystkich aptekach. W tym roku w szczepionkach znajduje się materiał antygenowy dwóch nowych wirusów grypy. Także tym bardziej warto się zaszczepić, dlatego że ci, którzy się nie szczepili, na pewno nie posiadają odporności przeciwko tym wirusom. Także pamiętajmy, że przeciw grypie można się ustrzec tylko szczepiąc. I żadne inne metody nie są tak skuteczne. Grypa powoduje bardzo liczne, wielonarządowe powikłania, począwszy od odrzutu przeszczepu, powikłania pulmonologiczne, nefrologiczne, ginekologiczne, laryngologiczne. Tych powikłań moglibyśmy wymieniać po prostu do znudzenia, a co jest najgorsze, że w konsekwencji może doprowadzić do stałego, nieodwracalnego inwalidztwa względnie do zgonu. W tym sezonie epidemicznym 2015-2016 z powodu powikłań pogrypowych zmarło 140 osób. Światowa organizacja apeluje o wzrost zaszczepienia populacji w całym świecie, zwłaszcza w Polsce.